Oczywiście nie będę sobą, ponieważ nie zabrał na przejażdżkę ową Yamaha. Jesteśmy teraz na dachu centrum handlowego Promenada i pokażę wam, jak Janaszka jeździ. Dużo nie, ale kawałeczek się przejedziemy. Chodzi, tak? Biegi chodzą fajnie, gładko. Myślę, że to moto bardzo się nadaje mimo swojej mocy na pierwsze moto. Tak właśnie uważam. Kurde, gdzie tu się wiesz? Dobrze. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, gdyż nagrywam pierwszy raz za pomocą dyktafonu, telefonu. To jest taki porypany trochę. Ups. Pojechałem pod prąd. Niestety podczas nagrywania tego materiału ucierpiał mój telefon, ale jakoś to przeżyjemy. Był już stary. Światła powiem wam, że ma dość fajne. Ten sprzęt. Wyjazd tutaj. Fajnie w takich tunelach parkinga sobie przygazować. Jest niedziela, ładna pogoda, więc ludzie, widzę, nie mają co robić i przyjeżdżają do centrum handlowego na zakupy. Dobra, mamy pierwszeństwo. Dawaj, panie Astra. O, ja mu wgas, on zgas. O, takie ma przyspieszenie, bardzo fajne. I przyspiesza dość. Przyspiesza dość równomiernie. Nie ma tak, że nagle ma jakieś tam pierdolnięcie wielkie. Tylko dość regularnie. Dość liniowo, znaczy się, przyspiesza. Teraz nam się zmieni światełko. Mam nadzieję, że głos w miarę dobrze się nagra. Jak nie, to będzie sama Walker Run bez mojego komentarza. Mam nadzieję, że się mi chociaż trochę słychać. Tak jak wcześniej opowiadałem, spalanie miałem 4,5 litra mam, ale to jest spalanie z trasy, gdzie jechałem z kumplem. Kumpel jechał 125, więc 90 jechaliśmy na szybciej. Tak do 80, do 120 jest fajnie, a później mam naprawdę czysty napór powietrza, ale to nie jest coś, co według mnie by dyskwalifikowało tą Yamahę jako motocykl, którym chciałbym jeździć. Oczywiście myślę, że na dłuższe wyprawy, wyjazdy, takie jak byłem, powiedzmy sobie, w Chorwacji, to nie wiem, gdzie namiot i tak dalej zapakował, ale myślę, że gdzieś do hotelu plecak przytroczyć, czy tam jakiegoś rogala, można spokojnie.
bez żadnego problemu i wtedy można sobie na weekendzik wyskoczyć, czy nawet myślę, że na wakacje się spakować i sobie spokojnie bez... Jak ktoś lubi, wiadomo, jechać w trasie 200, no to niech sobie kupi sporta, tak? To jakby jest oczywiste i nie ulega wątpliwości. 11:25 państwo już sobie browara sączą. W sumie też bym zimnego browara się napił. Ale to wieczorkiem, jak oddamy machę. Tu skręcimy sobie w prawo. Naprawdę, jeździ hamuje bardzo sympatyczny ten motocykl. To będę ją teraz porównywał do tej Hondy CB650. No to Honda według mnie miała fajniejszy dźwięk silnika. Z tego względu, że po prostu miała ich 4 cylindry. Tutaj pan nie lubi motocyklistów. Ale co, my nie przejedziemy. Jak przejedziemy. Ten młody adept motocyklizmu kilkuletni sobie patrzył z autobusu. Kurczę, zgubiłem przejściówkę do mikrofonu, do GoPro i muszę się jakoś połować z telefonami, ja tego nie lubię. Później zgrać ten dźwięk, z telefonu dopasować. Zgrać to pół biedy, dopasować go. To by było. To nie jest, no. A jeszcze jedna uwaga, lamaszka jest dość twarda. Wczoraj jechałem w stronę Wilgi. Tam jest taki odcinek płytówki na GS-ie. Spoko, na GS-ie było fajnie. Natomiast lamaszka, plomby powypadały, nerki odbite. No to jest twardy naked. Twarde moto bez. Dobra, słuchajcie, teraz już dziękuję wam za komentarze, subskrybujcie, komentujcie i do następnego filmu. See ya!